obejrzycie przedstawienie o Królewnie Śnieżce i ilu krasnoludkach? Siedmiu krasnoludkach. Przedstawienie przygotowane jest przez grupę ludzi aktywnych Pirat z Ruszowa. Grupa nasza liczy średnio ponad 64 lata, także jest to faktycznie senioralna grupa. Dziękuję bardzo, możemy zaczynać. Za siódmą górą, za siódmą rzeką, w marmurowym pałacu mieszkała królewna. Była piękną kobietą, ale o złym sercu. Często spoglądała w swoje magiczne zwierciadełko, pytając: Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Piękna jesteś, królowo, jak gwiazdy na niebie. W całym królestwie nie ma piękniejszej od ciebie. Pewnego razu królowa stanęła przed lusterkiem. Piękna jesteś, królowo, jak gwiazdy na niebie, ale Śnieżka jest milion razy piękniejsza od ciebie. O! Jakiś domek mały. Może znajdę w nim jakieś schronienie. Chyba nie ma nikogo. Jak tu ciemno. Mogę wejść? Tak. Mogę troszeczkę, prawda? Chodź na trochę. Jakie małe krzesełka. 7 takich krzesełek. Chyba małe dzieci jakieś tu mieszkają. Jak tu czysto. Jak tu ładnie. Piękna panna tutaj śpi. Dziwna sprawa. W lesie sama? Gdzie jej tatuś? Gdzie jej mama? Chodźcie, bracia. Budzi się. Wszystko wnet wyjaśni się. Patrzcie, patrzcie, jaka piękna! Jaka piękna! Patrzcie! My jesteśmy krasnoludki, małe, miłe, leśne ludki i się tobie przedstawiamy. Ja jestem piękniś, na modzie się znam, z chęcią o twoje stroje zadbam. Ja jestem Śnieżek. Chcesz, to cię rozbawię. Czas zrobić mi nie na zabawę. Ja jestem Krasuś. Sprzątam, krasuję i porządek w domu utrzymuję. Ja jestem Łasuszek. Gdy zjem za dużo, boli mnie. Zostań, Śnieżko, razem z nami. My o ciebie tu zadbamy. Dziewczynka sprzątała dom i przygotowywała smakowite obiady. A wieczorem wszyscy beztrosko się bawili. Śnieżka czuła się bezpieczna i szczęśliwa. Piękna jesteś, królowo, jak gwiazdy na niebie, ale za siedmioma rzekami, za siedmioma górami, w głębi ciemnego lasu jest maleńki domek. I właśnie w tym domku mieszkają krasnoludki i u nich mieszka Śnieżka. Ona jest milion razy piękniejsza od ciebie.
O, przeklęta! Wyrok już na ciebie spada. Niechaj burza się rozkręca. Wicher, ciemność i zagłada. Szybko, myć się. No dość już tej zabawy. Czas na śniadanie. No już śniadanko zjedzone. Do widzenia. Śliczna za gościnę. Weź to jabłuszko, zobacz. Zobacz, zobacz, jakie piękne. Zobacz, zjedz, dziecino. Nic ci nie będzie, zjedz, proszę cię. Jesteś taka blada, zjedz, dziecino. Jak mi dziwnie? Ona jest. Jak mi słabo? Śnieżka, co jej się stało? Nie żyje, bo to jest królowa. Królowa! Ona ją naprawdę zabiła. Ale to sprawka królowej. Pytasz mnie, kim jestem? Lepiej mów, cóż ona? Czemu tu leży? Śnieżko, zbudź się. Książę, ona cię nie słyszy. Jabłkiem przez wiedźmę zatruta od... Śnieżko, zwróć się! Patrzcie, patrzcie, jabłko wypadło. Otwórz oczy. Śnieżka się zbudziła. Co się stało? Trucizna. Gdzie jestem? Kocham cię, Śnieżko, ponad wszystko w świecie. Chodź ze mną do zamku mojego ojca i zostań moją żoną. To ty jesteś tym pięknym królewiczem, o którym ciągle śniłam? Bardzo chętnie zostanę twoją żoną. Niechże ja państwu życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech nad waszym długim życiem szni zawsze blask miłości. Viva! Niech żyje Śnieżka! Niech żyje królewicz! Niech żyje żona! Piękna Śnieżka zaharzyła ze swoim mężem długo i szczęśliwie. A o zawistnej królowej nikt już więcej nie słyszał. Boże, powrócimy w nas. Dzisiaj już się...